Hej, no cóż, kolejny odcinek serii Naruto Ultimate Alchemist Stone 4 Story Mode. Okej, rozpoczynamy kolejny rozdział, a właściwie to dopiero jego prolog, więc oglądajcie. No, się porobiło, Sasuke i Naruto rzekomo umierają, mam tutaj słabnący wiatr i padająca błyskawica. Zobaczmy sobie te dwa krótkie chaptery dwuminutowe w tym odcineczku, zobaczymy co tam się stało z Naruto i Sasuke. I przejdziemy do konkretu. ナルト、俺はお前とも戦いたい。助けくん、連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。 Okropnie długi i wnoszący okropnie dużo rzeczy rozdział do fabuły. Więc teraz, żeby uczcić tę straszną chwilę, zróbmy to samo o Sasuke.怪我はねえかよ。ビビリ君、お前は弱いな。いや、薄ら、トンカチ友達だ。仲間一人救えねえやつ、火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったんだ。我々はこの葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。 Okej, żeby ten odcinek nie był tak zajebiście krótki, więc zobaczymy jeszcze, jaszczur zlatuje przed siebie, czyli jak Sasuke powraca do życia. I potem przejdziemy do już w następnym odcinku do poważnych walk.
すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに生きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ、もう死んでるって。てめえ、カディンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。Okej, pora wpierdolić guru guru guru, czyli temu to oto takiemu, no tak jakby Tobiemu, jego masce. Tak, powiem wam, że guru guru to bardzo fajna tutaj postać, taka ostro chaotyczna, ale co mnie dziwi, z nią chyba nie można grać w tym, normalnych walkach swobodnych i walkach online. Przynajmniej z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić, nie przeszukiwałem. Ale tak, chyba tej postaci w normalnych walkach, z tego co mi się wydaje, nie ma. Jestem tutaj Orosem. Oros jest tutaj dość dobrą, bądź taką dziwną postacią. Ma te dobre właśnie, te jutsy ma takie zajebiste, co drewno ostro wypacza. W sensie, jak się jej puszcza, to ostro ciężko jest tego uniknąć, bo leci tak przez całą mapę. Ej, dobra, bo już mi tutaj zjechał całe drewno, ja tu nie mam nic, kotry nie... o kurwa, co się stanęło? A, mnie goś wydypcał. Nie no, tak być nie może. Nie no, kurwa, co się dzieje, bot mnie napierdala. Tak być nie może, dobra, trzeba się pododować. I szarżujemy w gościa, bijem go już tutaj na pizie. Koniec tutaj się opieprzania, bo coś tu ostro zrypałem akcję. No co jest, kurde, nie mam drewna, nic. Puszczę mu trzeciego, niech mu trzeci pierdyknie, ja się poladuję, żeby mu go bić naprawdę. Trzeba być jakiś support, co mi szybciej ładuje tego. Gdzie się chcesz uwalnić? Czekaj, swoją drogą ciekawe, jakie on ma uwolnienie, chociaż wątpię, żeby drugi raz się raczył uwolnić, to bym mu dał. Użyjmy tego projutsu Orochimaru, patrzcie jakie to jest kozackie. Naprawdę, ostro dobre jest to na online, jak jest jakiś frajer co nie ogarnia, to się na to wszystko złapie, więc możecie spamić tym. Na przykład ja się na to bym złapał bez problemu, bo jestem idiotą. Okej, króciutka walka zakończona. サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はこいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カリン。よく、サスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ！サスケのチャクラを感じる？なんで？僕はもう、今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあ、カブト、あんたがサスケを？そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。コモルキ柱間ザシェスポコ。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願い決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。
Okej, czyli Sasuke wrócił do życia, zrobię to samo z Naruto zapewne. Więc to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, dostajcie do odcinka, cześć i do zobaczenia, cześć!